Beata Tyszkiewicz. Prawdziwa dama pije, pali i przeklina. I naturalnie ogląda się za mężczyznami. To jest moja recepta na damę. Nic złego w tym nie widzę. Potrafię mieć ze sobą na różnych przyjęciach taką małą, srebrną piersióweczkę, bo czasem się trzeba rozgrzać, a czasem się postawić. Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet 5 minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając. Nie mam pojęcia, co to znaczy być damą. Jest to określenie, które do mnie przylgnęło, ale ja damą nigdy się nie czułam. Mój wuj mówił: dama nigdy się nie spieszy. A ja nie spełniam tego warunku. Zawsze gdzieś pędzę i nie mam czasu. Damą jest kobieta, która nie sprawia sobą kłopotu. Dama musi znać swoje miejsce. Nie miałam planów na przyszłość. To tak, jakbym wierzyła, że moje życie się ułoży. Wydaje mi się, że jeśli człowiek się pakuje i odchodzi, mimo że to jest nierozsądne, bo traci mieszkanie, to zyskuje jednak swobodę, wolność i prawo decydowania o sobie. Jak się wierzy w siebie, to z reguły jakoś się wszystko układa. Wiele razy po to, by być sobie wierną, zaufałam swojej intuicji, choć wydawało się to nierozsądne. Nigdy się niczego nie bałam. Szłam wabank. Można mi wszystko zabrać, a ja mogę jutro zacząć życie od nowa. W życiu bardzo ważne są rzeczy niewymierne. Atmosfera domu, ideały i przykłady, jakie przekażą nam bliscy. Tak wiele nauczyłam się od ludzi, wśród których toczyło się moje życie. Tak wiele im zawdzięczam. Nigdy nie próbowałam polegać na mężczyznach. Lubię zależeć wyłącznie od siebie. Staram się mieć do wszystkiego odpowiedni dystans. Do miłości również. W gruncie rzeczy wiem, że mogę liczyć tylko na siebie. I to mi odpowiada. Mężowi nie zawsze o wszystkim trzeba mówić. Nie jest naszą przyjaciółką, ale partnerem. Trzeba uszanować jego wady i nie walczyć z nim za wszelką cenę. Mąż musi czasem pobyć sam, czy w gronie kolegów. I nie należy być o to zazdrosnym. Na pewno nie chciałabym mieć znów 25 lat. Jeszcze raz dojrzewać, przechodzić przez te rozterki. Nie. Dziękuję bardzo. Wiek to bardzo względna rzecz. Nigdy nie zastanawiałam się nad tym, ile już za mną, a ile przede mną. W życiu na wszystko jest czas, ale najważniejsze, aby tego czasu nie marnować. Mama uważała, że nie wolno w życiu przechodzić obok szansy, która może się już nie powtórzyć. Który z cytatów Beaty Tyszkiewicz spodobał ci się najbardziej? Podziel się z nami swoją opinią w komentarzu. Subskrybuj nasz kanał.